Witam wszystkich z tej strony Jaro. Dzisiaj podpisałem nową umowę z moim operatorem z Plusem. Przedłużyłem sobie umowę, no mniejsza, no, nic się tego dać. Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować Huawei Y5. Tak, dobrze widzicie, z tego roku 2018. Był jeszcze w ofercie, w tym doładowaniu, które ja sobie tam opłacam, było jeszcze Y6. Ten, z tego co wiem, ma. Zaraz zobaczymy, co tu jest. To jest tak. Z tym telefonikiem sobie trochę tam oglądałem. Tak wygląda. A nagrywam tak w ogóle póki co z ZTE. Filmik to jest tak. Posługuje micro SIM, nano SIM. Z tego co poczytałem, to aparat w tej wersji w Y5 jest z tej strony. Czyli ten to zdjęcie jest 8 mega. Do selfie tu jest. Góry lampa doświetlająca, to już dość selfie, nie wiem czy to będzie widać. Aparat do selfie ma 5 mega. Tak to wygląda, bateria to tam musielibyście sobie doczytać, bo nie doczytałem akurat tego. I tak. Jego się nie otwiera. Tak sobie wygląda, jak się go blokuje. Zaraz wam powiem dalej, co on tutaj. Już wam się wrócił pewnie w oczy ten taki śmieszny kółek. Zaraz powiem, do czego on jest. Otóż tutaj mamy taką śmieszną tatkę. Czy mi się to uda pokazać? Mamy tutaj tackę na nasze karty. Zaraz on to pokażę, tylko tutaj jakoś ustawię, albo nie wiem, czy zrobimy ostrość. Wkładamy sobie ten taki śmieszny instrument w otworek, naciskamy i wyjeżdża nam tacka. Trzeba uważać, żeby nie połamać niechcące. Wtedy lipa. Jest tak. Dwa razy nano SIM. I tutaj może być micro SIM albo karta. No lepiej sobie kartę LD tutaj włożyć, prawda? Co tam mamy dalej w pudełku? To rachunek, instrukcja, gwarancja, ładowarka i kabel USB i tyle. Ten Huawei ma wejście słuchawkowe, więc każde słuchawki można sobie podłączyć, dlatego nie dało jakichś tam. Bo i po co? Z tego co dopytałem, tak Huawei i Honor to jedno i to samo, z tym, że Honory są droższe. Z tego co dopytałem, to ma procesor czterodzeniowy. Jeszcze tam po modelu sobie gdzieś tam znajdziecie też. Jak tu sobie gramy, już odpalmy sobie. No, gry nie. Co tu sobie odpalimy? No na początek może coś. Jakiegoś Spidermanika, nie?
Wcześniej sobie oczywiście nie byłbym sobą, gdybym tutaj nie wgrał rota do tego telefonu. No bo to ja mam kontrolować telefon, a nie telefon mnie, tak? Pozwolę, żeby jakieś buraki kontrolowały mi sesję telefonu, no bez przesady. To ja mam wiedzieć, co jest na telefonie i sobie instalować, co chcę, a nie. A nie dopowiedziałem, ta wersja ma 16 GB wbudowanej pamięci. Tak, 16 GB, nie przesłyszeliście. Można ją oczywiście rozszerzyć kartę SD. Już to będzie dobrze widać. Sobie pogłosimy. Głośniczek nawet nieźle daje. Na głośniczek znajduje się gdzieś. Coś ten daje. Czyli przez ten, który mamy przy uchu. Czas rozmowy to jest, są te odtwarzane gry. Dobra, to teraz gier. I tak, nie ma tutaj. To jest większy niby ekran troszkę. Znaczy, rozmiarowo to chyba jest taki sam. Tylko to jest 5 coś cała, tak? Ekran. Nie ma tu jakichś grubych ramek. To jest o. W sumie to mi się udało uchwycić. Wyjeżdża nam, jak przesuniemy palcem, wyjeżdża nam taki o. Ostatnio usunąłem te ostatnie jakieś aplikacje. Ma 2 giga RAM-u, czyli tak, no całkiem znośnie. I co? Aparat, no nie wiem, czy mnie to dobrze widać. Tutaj się. To nawet nie wiem do czego. Jakieś takie śmieszne. No, w sumie tak nie sobie robię zdjęcia. Kamera. Kamera nie wiem w jakim robię, zaraz muszę potestować, wam powiedzieć. No i tak, filmiki, nie wiem czy to będzie dobrze widać. W 3GP. Ścieżka to nieistotne. Nie wiem, się za nagram czy nie. 1280 na 720, czyli to może być to 720p. To jakoś na głównym ekranie. Spróbujemy właśnie na tym dużym poradzie kawałek. No raczej do selfie, no to nikt tam nie robi sobie żadnych filmików. No, czyli no tego nie bym pokazywał.
W sensie to coś właśnie między 20, tam coś to samo rozdzielczość. I tutaj tak. Jak wejdziecie sobie w galerię, to jest coś takiego jak ostatnio usunięte. Zdjęcia, filmiki. Nie wiem, po co to przechowuję ostatnio usunięte, no ale no być może dlatego, że czasami zdarza się, że się no niechcący po prostu usunie zdjęcie i później ups, nie wiem jak to odzyskać, no. No, nieoficjalnie da się, trzeba się bawić w odzyskiwanie danych, jeśli jest to na karcie, jeśli w telefonie, na telefonie. Czyli on sobie tutaj jeszcze przed całkowitym usunięciem zapamiętuje. Pliki jakieś. Dźwięki. No, zobacz. Co tu jest? Muzyka Google. Play. No, zobacz. We flag wgrane. Zobaczmy. Muzyka Google, to będzie grał. Się nagrało. Taki sobie twaraczek. A to samo jest do komórki. Przyjemnie wygląda ten twarz. A pewnie tak go wywalę. Myślałem, że to coś jest wgrane. I pewnie będę go wysobar więc MP3 niż jakiś flag. Więcej tutaj nic nie ma. Kategorie lokalne. Pamięć wewnętrzna. Czyli łącznie 16 giga. W tej chwili jest dostępne około 10. Czyli 6 i coś giga jest zajęte jakimiś pierdołami. Podejrzewam, że jakieś programy, no być może Android. No. Są tutaj jakieś foldery od Huawei'a nawet co. Których oficjalnie nic nie ma. Android. No to. No dziwne. Da się wejść. Foldery catch. Da się grzebać po folderach. To mnie troszkę zaskakuje, gdyby z rota pozwalają na takie rzeczy. A jak już mówiłem, nic stracennego, bo dla mnie raczej system bez rota nie ma sensu. Zresztą nie będę sobie śmietnika w kieszeni trzymał, tak? To się większość ze mną zgodzi, że telefon z Androidem bez rota to jest. To nie jest telefon. To jest tylko droga zabawka, z której nie da się korzystać, bo producent nam narzuca, co mamy mieć w telefonie. Tak? No, na takie coś sobie nie możemy pozwolić. I tak, co tutaj mamy poinstalowane w ogóle? Jakieś latarka, jakiś dyktafon, radio. To nie wiem co to jest. W ogóle mi jest to niepotrzebne. Kopia zapasowa, ok, mogę się przydać. Jakieś zarządzanie kartami SIM, spoko. E-mail, no, czasami. Kalendarz. Spoko, przyda się.
Facebook, no, che sam je užívam. Co tu jsi? Chrome, vědomosti. No, standardy, které jim dole, prawda? No, to chodzi tylko oprócz tego. Zegar, jak to wygląda zegar w ogóle w tym? Ciekawe się. A, pilny normalny. Minutnik, stopper, alarm. Czyli tradycyjnie, dobra. Tutaj jakiś menadżer telefonu, jakieś motywy, music. Ustawienie na aparat. Google Play. Tu Google jakieś, aha. Czyli tu jest wejście do wszystkiego, do YouTube'a, do Google, mapy, dysk. Duo, to nie wiem co to jest. Okej, zgubimy się. Wielka. Aha, czyli wiadomo. Wyciąganie od nas danych. Numery takie tam. To mi niepotrzebne. Tu jest arkusze, prezentacje, dokumenty. Czyli taki trochę Google Office. To jeszcze jest takie Marley biurówka. Dobra. To jest fajne, że można sobie wyłączyć to. Ostatnio używaliśmy. Nie wiem, czy mnie będzie dobrze słychać. Tak jak już mówiłem, nagrywam z innego telefonu. Też biurówka. Dobra. Dokumenty. Czyli wszystko pod biurówkę przeszkowane. To mi się akurat nie przyda, co mi się przyda. YouTube, Gmail, mapy to sobie wygramy inne. I właśnie teraz, czy możemy na przykład muzykę play wywalić? Ostatnia aktywność. Nie da się? O ty. Dziada. To ja znajdę sposób na to, żeby to wywalić. Tu też się nie da. Czyli właśnie to, o czym mówiłem. Producent nam narzuca, co mam, z czego mamy korzystać. Filmy. Filmy play? Nie, no bez. Tego to absolutnie nie będę używał. Mi to jest niepotrzebne. To by mi zagrać sobie pamięć. Motywy. Motyw jest tylko jeden. Bez sensu to trzymać. Pisanie wiadomości, jak to wygląda. Jeśli nie ma scene. No i czyli normalnie. Ja sobie też pozmieniam. Okej, dobra. No i w sumie było chyba tylko na. No w sumie było tyle. Będę miał czas, to powrócam jakieś gierki z tego Huawei'a. Bezpośrednio z jego na YouTube'a. Będziecie widzieli, oczywiście to fajnie w to na tym grać, tak sobie ocenicie. I tak jak mówiłem, muszę powywalać to, co mi jest niepotrzebne. Tak. Trochę zabawy z tym będzie. Dobra, na razie. Wyślę wam filmik. Jak wy oceniacie ten telefon, czy kupilibyście sobie go, czy niekoniecznie. Opowiem wam, że jest cięższy od mojego ZTE A452. Jest lżejszy. No i przede wszystkim jest na Androidzie 8.1. Także troszkę nowszy. No dobra. To tyle. Tym też się nie zrażajcie, to jest tylko folijka na ekranie.
Niby taka troszkę. No, coś, dobra. Może się troszkę pracować. Dobra, to za chwilę, no czy tam za paręnaście minut filmik trafi do was. Huawei i Honor to jest ta sama firma. Dobra, to by było na tyle. Sub, łapa, komentarz. No i przyjrzyjcie dzwonek, żebyście wiedzieli, kiedy tam coś się ukazuje. No i przede wszystkim, co wy myślicie o tym telefonie. Czy warto, czy nie warto go mieć w swojej kieszeni. Dzięki za oglądanie, na razie.